Laszek, były zawodnik Piasta Gliwice, wyjeżdża z Włocławia z jednym punktem. Dla Was to chyba sukces. No tak, my założyliśmy sobie przed meczem, najważniejsze, żeby nie stracić bramki i wywieźć jakieś punkty. Aczkolwiek my musimy zdobywać 3 punkty w każdym meczu. My wiedzieliśmy, przyjeżdżamy do bardzo silnej personalnej drużyny i ten remis bierzemy z poniesionością. Aczkolwiek tak mówię, my musimy zdobywać 3 punkty w każdym meczu. I jak oceniasz Piasta Gliwice z perspektywy... Dziś jak oceniasz Piasta Gliwice z perspektywy zawodnika innego klubu? Ja ogólnie w tym meczu, Piast stworzył sobie jakieś tam sytuacje, które jeżeli by wykorzystali, to na pewno byłoby nam trudno, aczkolwiek też ta gra była szarpana, ogólnie zawody nie były jakimś pięknym widowiskiem, aczkolwiek to nie była taka płynna gra, o którą pewnie kibice chodzi tutaj w Piaście, aczkolwiek na pewno każdy z chłopaków się stara i daje siebie wszystko, tak jak mówiłem, każdy poszczególny zawodnik Piasta ma określony duży potencjał. Tak to taktycznie miało wyglądać, że bronicie się na początku meczu, a potem próbuje się grać kontry? Tak, widzieliśmy, że upływający czas będzie działał na naszą korzyść. Podstawowym założeniem było to, żeby nie stracić bramki, a wiedzieliśmy, że będziemy stwarzać sobie jakieś sytuacje i mecz pokazał, że w drugiej połowie mieliśmy sytuacje, które powinniśmy też wykorzystać i wtedy byśmy mieli komplet punktów. Stało się inaczej i mecz zakończył się bez bramek. Przywitałeś się z kolegami w szatni, przed szatnią? Tak, oczywiście. No, 4 lata spędzone tutaj wzbudzałem jakiś sentyment we mnie i zawsze będę miło wspominał ten czas i zawsze dobrze życzę Piastowi i będę życzył sukcesów. W Gliwicach buduje się nowy stadion. Chciałbyś jeszcze na nim zagrać kiedyś? No oczywiście, że tak. No, zobaczymy, co przyszłość pokaże, aczkolwiek będzie fajny obiekt i będzie na pewno przyjemnie grać w Gliwicach piłkę.